Cześć! Mam na imię Greg. Tym razem mam mega tajemniczą sprawę do obgadania. Chodzi o Księgę Zaklęć. Pamiętacie, co mistrz Wu powiedział, kiedy Marinette przyniosła do niego Księgę Zaklęć? Do tej pory byłem przekonany, że ten, kto ma księgę, ma w posiadaniu również Miracula, Pawia i Motyla. To oznacza, że ten, kto ma tę księgę, to może być władca ciem? Wiemy, że księga należy do taty Adriena, który ma Miraculum Motyla. Dzięki niemu przemienia się we władcę ciem. To był ostatni prezent od twojej matki, przed jej zniknięciem. Czy zauważyliście pewien szczegół w momencie, gdy Plak zabierał księgę z sejfu? Same stare szpargały? Nie! Tu! Widzicie? Nie wierzę, że to przegapiłem. To Miraculum Pawia! Ale to nie wszystko. Spójrzcie na to zdjęcie. To jest mama Adriena. O, uwielbiam mroczne sekrety. Poskładajmy wszystkie fakty. Adrien mówi, że jego mama zniknęła, ale nikt nie wie, co się z nią stało. Tata Adriena to władca ciem i ma dwa Miracula. Motyla i Pawia. Daj mi mroczne skrzydła. Adrien to czarny kot, czyli i ojciec, i syn mają Miracula. Czy mama Adriena może być posiadaczką Miraculum Pawia? Czy zamierza wrócić? Jakie mogłaby mieć moce? I czy jest dobra, czy zła? Jej, muszę jeszcze bardziej zgłębić tę sprawę. Zaliczone! Dzięki za uwagę i do zobaczenia!